groźny jest smog i jak można jemu przeciwdziałać? To są dwa pytania bardzo ważne. Na pierwsze, jak on jest groźny, to na pewno też Państwo rozmawiali o tym z jakimś lekarzem, przedstawicielem służb zdrowia, które jakby monitorują od dłuższego czasu wpływ smogu na nasze zdrowie. Natomiast, żeby w ogóle odpowiedzieć na te dwa pytania, trzeba powiedzieć, czym jest ten smog, czyli nie mylić ogólnie zanieczyszczenia powietrza ze smogiem. Smog to jest to zanieczyszczenie, za które my jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni. To jest niska emisja, czyli to, co się wydobywa z kominów, domów, z transportu, to, co nas otacza. Jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za tą jakość powietrza i to powietrze jest nam najbliższe. To znaczy, że jeżeli ja palę byle czym w piecu, to truję siebie i najbliższą okolicę. W przeciwieństwie do innych zanieczyszczeń powietrza, smog widać, więc dość łatwo nam jest zauważyć, że w ogóle jest to taki problem. Szczęście, nieszczęście, no bo trudno jest przekonywać kogokolwiek do zmiany trybu życia, ponoszenia jakichś wydatków na coś, czego nie widzi, nie wierzy. W tej sytuacji bezpośrednio widzimy, że jesteśmy w, nie wiem, w takim zadymionym miejscu, od razu się gorzej czujemy, widzimy, że coś jest nie tak, więc łatwo nam zauważyć bezpośredni skutek. I to jest odpowiedź, jak możemy przeciwdziałać, bo to my jesteśmy wytworzycielami tego smogu. To my odpowiadamy za to, co palimy w piecach, jak ogrzewamy nasze domy, czym się poruszamy po mieście. Bo pamiętajmy, że obok tego smogu, który pojawia się w okresie grzewczym, mamy ten smog całoroczny, czyli ten właśnie z transportu, z samochodów, których jest coraz więcej. Pamiętajmy, że akurat jeśli chodzi o diesla, to jest od 1984 roku udowodnione, że wyziewy z tego paliwa są kancerogenne i to, co mamy też w naszych domach, naszych kominach, też powoduje te najtrudniejsze, najgorsze choroby. To są pyły PM2,5, PM10, benzoalfapireny, to są bardzo niebezpieczne dla nas substancje, które zostają z nami w zasadzie na zawsze. To tak, jakbyśmy byli palaczami papierosów, mimo że nie palimy, i te konsekwencje palenia papierosów tak samo na nas spadają, mimo że nie palimy, bo wdychamy po prostu powietrze, które jest zanieczyszczone. Co możemy robić? Świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Ostatnio przeprowadzone badania dla portalu pracuj.pl pokazują, że ponad 80% respondentów wie, czym jest zanieczyszczenie powietrza i smog, i wiedzą, jak temu przeciwdziałać. Trochę bardziej są zaniepokojeni faktem, że firmy nie współdziałają, firmy, w których pracują, na tę rzecz. Co możemy robić? Zmieniać nasz sposób życia. Ogromna popularność programu Czyste Powietrze, czyli wymiana sposobu ogrzewania systemów grzewczych w naszych domach, pokazuje, że wiemy, o co nam chodzi, wiemy, co chcemy z tym zrobić, i pomoc finansowa jest tutaj bardzo potrzebna, bo to są drogie rzeczy ciągle, ale pamiętajmy, że no, kosztem jest nasze zdrowie, a zdrowie jest bezcenne. I ponoszenie takich nakładów zwraca się z pewnością dla wszystkich, nie tylko dla nas bezpośrednio, ale dla społeczeństw, bo to są mniejsze koszty leczenia chorób, które są wynikiem takiego zanieczyszczenia. Czy jest groźny smog? Tak, ponieważ jest śmiertelny. To jest rocznie znikające w naszej Polsce miasteczko typu Świdnica. To jest ta ilość zgonów. Więcej ludzi z powodu smogu i zanieczyszczeń umiera niż z powodu wypadków samochodowych. Więc to jest bardzo groźny przeciwnik, który nas otacza, który nas bezpośrednio dotyka i przed którym się nie da umknąć, nie da uciec. Trzeba po prostu to nasze bezpośrednie powietrze oczyścić z tego smogu.